Panie Jezu Chryste, i na sam koniec naszej adoracji chcemy Tobie podziękować za wszelkie łaski, które otrzymujemy nieustannie od Ciebie, za naszą Ojczyznę, piękną, wspaniałą, wolną, która nieustannie rośnie w dobrobycie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wolność religijną. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że tutaj jest miejsce dla wszystkich. Dla tych, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. Dla tych, którzy uciekają przed biedą. Dziękujemy Ci, Panie, za kapłanów, za święte siostry zakonne. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jest ciągle praca w tym naszej ojczyźnie. Za to, że rozwija się i duchowo, i materialnie. Panie, dziękujemy Ci za nasz kraj piękny i wspaniały, za naszą ojczyznę Polskę. Dziękujemy Ci, Panie, za tak licznych, światłych ludzi, które nam dajesz nieustannie, za mądrość tego narodu. Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony za Polskę i Polaków. Jezu, bądź uwielbiony w każdym z nas. Panie, prosimy, abyś uczynił z nas swoje narzędzie, z nas tu obecnych, ale również z naszej ojczyzny. Panie, uczyń z nas godne narzędzie Ciebie, Twojej Ewangelii. O Panie Jezu, to wielki zaszczyt głosić Twoją Ewangelię. To największy zaszczyt. Chwała Ci, Jezu. Tobie chwała i cześć za wszystko.